Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Easy Polish. Dzisiaj ostatni przystanek naszej wakacyjnej trasy po Roztoczu. Tym razem jesteśmy w Zamościu i poprosimy ludzi, żeby opowiedzieli Wam trochę o tym przepięknym mieście. Zapraszamy! Dzisiaj rozmawiamy o tym, co warto zobaczyć w Zamościu. Starówkę, Rynek Wielki, Katedrę Zamojską, Rotundę, Arsenał, Muzeum Okręgowe, mury obronne wokół Starego Miasta. Dla zainteresowanych park jest, zoo, także myślę, że większość osób znajdzie coś, co ich zainteresuje. Co byś powiedział obcokrajowcom na temat Zamościa, gdybyś miał komuś opowiedzieć o tym mieście? Jest to cudowne miasto, to jest perła renesansu, padło północy, miasto idealne. I to nie są jakieś puste słowa, naprawdę jest to idealne miasto, jest tu przepięknie, jest idealnych rozmiarów, ani za duże, ani za małe. Piękne zabytki, piękna atmosfera, po prostu jest cudownie. To skąd Pani przyjechała do Zamościa? Z Bochni pod Krakowem. I co ciekawego Pani zobaczyła? Najbardziej chyba tutaj interesujący jest ratusz, ten na środku rynku. Wszystkie te kamieniczki, szczególnie te ormiańskie, ten bastion tutaj. Aż podoba mi się, że możemy postrzelać sobie z łuku i spróbować, jak to wyglądało w dawnych czasach. No jak długo trzeba tutaj przyjechać, żeby dobrze zwiedzić to miasto? No podejrzewam, że około tygodnia czasu. Doliczyć jeszcze szlaki turystyczne podziemne, które są też bardzo ładnie rozbudowane w Zamościu, no to wydaje mi się, że około tygodnia czasu trzeba, żeby wszystko tak na spokojnie obejść, coś tam zapamiętać z tego, co jest. To co tutaj Pan ma ciekawego dla turysty, który tutaj przyjeżdża? I przede wszystkim zapraszam replinty Bolesława Leśmiana 3. Wewnątrz są ryciny, drzeworyty przedwojennego Zamościa. Tutaj mam bardzo niszowe tytuły, reprinty pierwszych wydań z budownictwa, z ogrodów, z dworów wiejskich. No i tu piękny zestaw reprintów bajek i wierszy Marii Konopnickiej dla dzieci. A co warto wiedzieć o Zamościu jako takim, jako mieście? Może to, że zostało wybudowane od zera. Taka była po prostu jakaś wizja Zamojskiego, że stwierdził, że wybuduje miasto idealne, więc znalazł miejsce i wzniósł to miasto od zera. Jest to miasto idealne ze względu na to, że wzorowane było na planie Padwy włoskiej, gdzie Zamojski studiował. I chyba, no, nie chcę wprowadzić w błąd, ale chyba jako jedyne od początku do końca uliczki jest zabudowa niepogmatwana. Wszystko było planowane od początku, że wszystko pod kątem prostym jest zbudowane. Historię Jana Zamojskiego, rodu Zamojskich, ordynacji Zamojskiej, w ogóle być może czym ordynacja była. A czym była? Co warto o nich wiedzieć? Kto to byli Zamojscy? Zamojscy w dawnych czasach, Jan Zamojski w XVI wieku, XVII wieku, to była najważniejsza osoba w Polsce, kanclerz i hetman wielki koronny, przyjaciel króla Stefana Batorego. Zresztą Stefan Batory został królem dzięki wsparciu Zamojskiego. No, że założycielem był kanclerz Jan Zamojski. Założony został na pniu, jak to się określa, w roku 1580 dostał akt lokacyjny od króla Stefana Batorego. Więc pomyślał przede wszystkim sprowadzić Żydów, którzy doskonale sobie z handlem. Zamojski. Tak, sprowadzić Ormian i to była niesamowita konkurencja. Ormianie i Żydzi, którzy nawzajem się próbowali wyeliminować, sprowadzali z różnych stron przeróżne towary. W ten sposób właśnie krzyżowała się wielokulturowość, nasi mieszczanie. Czyli to było wtedy na początkach? Na początek, tak, dokładnie tak, bo on aż takiego majątku być może nie miał, a sprowadzając właśnie, żeby był większy rozwód, rozkwit miasta, trzeba było sprowadzić wiele właśnie kultur, które ubogacały. Przede wszystkim budownictwo, handel, nowe jakieś kulturowe obyczaje. To był taki tygiel narodów. A poza zabytkami i zwiedzaniem ich coś tu się jeszcze dzieje? Jest park, Roztoczański Park Narodowy, tak. Blisko Zamościa. I są super kajaki, są tanie i są super. I się płynie kajakami wzdłuż rzeki i jest fajnie. A co Państwo już zobaczyli w Zamościu? Byliśmy na schodach ratusza, czyli ratusz, rynek z pewnej wysokości.
Przede wszystkim piękna architektura, rzeczywiście, jak kamieniczki są perełki. To gdzie warto iść w Zamościu? Do Cafe Kawa na Ławę. I można wypić bardzo dobrą kawę, zagrać w planszówki i kupić kosmetyki naturalne. A dlaczego przyjechali Państwo do Zamościa? Zawsze chciałam zwiedzić Roztocze, zobaczyć w ogóle tą krainę. Nigdy tutaj nie byłam wcześniej. Zawsze jak jeździłam, nie wiem, na kajaki się wybieraliśmy, to na Mazury. I tutaj odkryliśmy, że można spływać rzeką Wieprz i to jest niesamowite. I chyba głównie dlatego. Dla przyrody, dla Zamościa, dlatego, że nie wiem, jest to taki teren, którego jeszcze nie odkryłam. To już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę i żegnamy Was z przepięknego Zamościa. Serdecznie zapraszamy Was też na Roztocze. My nie żałujemy, że tutaj przyjechałyśmy, więc jesteśmy pewne, że Wam też będzie się podobać. A jeżeli chcielibyście wesprzeć nasze kolejne wycieczki, to na dole w opisie tego wideo znajdują się wszystkie linki do naszego patrona. Tam możecie nas wspierać i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku Easy Polish. Do zobaczenia!